Ich möchte jetzt etwas sagen über das Haus des Vaters. Chciałbym teraz powiedzieć coś na temat domu Ojca. Lest bitte Johannes 14. Przeczytajmy z Ewangelii Jana z 14 rozdziału. Die Verse 1 bis 3. Wiersze od 1 do 3. Jana 14, od 1 do 3. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. So herrlich das Paradies auch ist. Jakkolwiek ten raj jest tak wspaniały. Es ist nicht der Endzustand. To jednak on nie jest tym stanem końcowym. Es gibt noch mehr. Jest jeszcze coś wznioślejszego, lepszego. Und das ist das Haus des Vaters. A to im jest właśnie dom Ojca. Bevor ich auf die gelesenen Verse eingehe, zanim będziemy rozważali te przeczytane wiersze, zuerst noch einen kurzen Nachtrag zur ersten Stunde. To jeszcze chciałbym kilka myśli powiedzieć co do pierwszej godziny. Und dann möchte ich noch einen Überblick geben über die Kapitel 13 bis 17. I następnie chciałbym streścić te rozdziały z Ewangelii Jana od 13 do 17. Es ist manchmal gesagt worden. Czasami mówiono, Paradies und Hades sind Zustände und keine Örtlichkeiten. Że raj i Hades to jest stan przebywania, a nie konkretne miejsce. Es ist wahr, dass es Zustände sind. Tak, to prawda, że to są stany, w których przebywają. Es ist aber auch wahr, dass es Örtlichkeiten sind. Ale również prawdą jest to, że to jest konkretne miejsce. Der reiche Mann sagt nämlich im Blick auf seine Brüder, bo ten bogacz powiedział mianowicie, gdy pomyślał o swoich braciach, er möchte nicht, dass sie auch kommen an diesen Ort der Qual. Nie chciałbym, aby oni przyszli na to miejsce cierpień. Es ist also auch eine Örtlichkeit getrennt von der Örtlichkeit des Paradieses. A więc jest to miejsce konkretne, ale oddzielone od miejsca konkretnego, jakim jest raj. Und wenn es um das Haus des Vaters geht, ale jeśli chodzi o dom Ojca, ist es auch ein Zustand? To też jest stan przebywania, absolute Glückseligkeit, stan absolutnej szczęśliwości, aber es ist auch eine Örtlichkeit. Ale również jest to również i konkretne miejsce. Denn der Herr sagt, ich bereite euch eine Stätte. Dlatego, że Pan powiedział wyraźnie, idę przygotować wam miejsce. Und Stätte ist eine Örtlichkeit. A te określenie miejsce to jest konkretnie zobrazowane miejsce, rzecz konkretna, uchwytna. Und dann war es am Ende der vergangenen Stunde nicht meine Absicht. I pod koniec tej poprzedniej godziny nie było to moim zamiarem. Diskussionen über die Begriffe Hades und Hölle zu verursachen. Aby wywołać dyskusję na temat tych pojęć Hades i piekło. Und ich schlage einfach vor, dass wir uns freuen über das Teil, das der Herr unseren lieben entschlafenen Angehörigen im Paradies jetzt gibt. Przeciwnie, ja raczej
proponuję, abyśmy cieszyli się z tego miejsca, jakie Pan dał naszym umiłowanym, którzy zasnęli i przed nami odeszli. Und ich habe den Wunsch und die Bitte, dass es vielleicht auch den Angehörigen etwas Trost bringt, darüber nachzudenken. I moim zamiarem było, aby przynieść tym, którzy pogrążeni są w smutku, którzy są członkami rodziny tych, którzy odeszli. Nun, das 14. Kapitel in Johannes können wir nicht losgelöst betrachten von den übrigen Kapiteln 13 bis 17. A ten 14. rozdział Ewangelii Jana nie możemy rozważać tak wyodrębniony z tych pozostałych rozdziałów Ewangelii Jana, a szczególnie z tych rozdziałów od 13 do 17. Sie stehen in einem ganz engen Zusammenhang. Dlatego, że wszystkie te rozdziały są ściśle ze sobą powiązane. In Kapitel 14 geht es dem Herrn darum, dass wir die Gläubigen, die zurückbleiben, w tym 14. rozdziale Panu Jezusowi chodzi o to, że my wierzący, którzy pozostaniemy tutaj, Gemeinschaft mit ihm haben, der jetzt von der Erde in den Himmel geht. Będziemy mieli społeczność razem z nim, który teraz z tej ziemi odchodzi do nieba. Aber diese Gemeinschaft mit dem Herrn im Himmel, ale ta społeczność z naszym Panem w niebie, können wir nicht haben, nie będziemy mogli jej mieć, wenn wir es uns gestatten, in der Sünde zu leben. Jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby żyć w grzechu. Deshalb geht die Fußwaschung von Johannes 13, Kapitel 14 voraus. I to dlatego w tym poprzednim rozdziale przed 14, czyli 13, opisane jest umycie nóg uczniom. Auf dem Weg über diese Erde durch die Welt beflecken wir uns mit der Sünde. Das ist Kapitel 13. Tak, idąc drogą przez ten świat, my plamimy się grzechem i o tym właśnie mówi 13 rozdział. Und der Jesus wäscht jetzt unsere Füße. I to Pan Jezus teraz umywa nasze nogi. Indem er uns von den Verunreinigungen reinigt, on nas oczyszcza z tych zanieczyszczeń, damit wir mit den Personen der Gottheit in Kapitel 14 Gemeinschaft haben können. Abyśmy mogli mieć z tymi osobami boskimi opisanymi w 14. rozdziale społeczność. Und wenn wir diese Gemeinschaft haben, jeżeli mamy tą społeczność, gibt uns das Kraft zum Zeugnis für den Herrn, das ist Kapitel 15. To nam daje wtedy tej siły do składania świadectwa dla naszego Pana, o czym mówi 15. rozdział. Und wenn wir der Welt gegenüber, Kapitel 15, ein Zeugnis abgeben, jeżeli my teraz w stosunku do tego świata składamy świadectwo, o czym mówi 15. rozdział, ruft das ihre Feindschaft hervor, und das ist Kapitel 16. To wywołuje właśnie wrogość tego świata w stosunku do nas, o czym mówi 16 rozdział. Und dann kommen wir zu dem Höhepunkt von Kapitel 17. Ale do tego najwznioślejszego punktu dochodzimy, gdy popatrzymy na ten 17 rozdział. Wo der Herr uns dem Vater anbefiehlt, weil wir noch hier in dieser Welt sind. W tym rozdziale widzimy, że to Pan nas poleca Ojcu, dlatego, że my jeszcze tutaj na tym świecie chodzimy. Dann wollen wir uns dem ersten Vers zuwenden in Kapitel 14. I dlatego zwróćmy uwagę teraz na pierwszy wiersz w tym 14. rozdziale. Der Herr sagt zu den Jüngern, euer Herz werde nicht bestürzt. Pan powiedział do swoich uczniów, niech nie trwoży się serce wasze. Habt ihr mal darüber nachgedacht, wann der Heiland das gesagt hat? Czy kiedyś nad tym żeście się już zastanawiali, w którym momencie Zbawiciel to powiedział? Wisst ihr, wann das war? Czy wiecie, kiedy to było? Das war am Donnerstagabend. To było w czwartek wieczorem. Und am Freitagmorgen um 9 Uhr wurde der Heiland gekreuzigt. A w piątek rano, o 9 rano, Zbawiciel został ukrzyżowany. Wenige Stunden
vor seinem Kreuzestod. To było niewiele godzin przed jego śmiercią na krzyżu. Denkt er an wen? To wtedy on myślał o kim? Er denkt an uns. On myślał o nas. Wir haben in Deutschland ein Lied, das heißt. W Niemczech mamy taką pieśń, która brzmi: Vergasest deine Schmerzen. Zapominając twoje cierpienia i ból, trugst die nur auf dem Herzen. Niosłeś tylko nich na swoim sercu. Die du so unaussprechlich liebst. Tych, których tak niewypowiedzianie gorąco umiłowałeś. Das Herz des Herrn war doch selbst bestürzt. Przecież serce naszego Pana było tak bardzo wstrząśnięte do głębi. Wir lesen das dreimal ab Kapitel 11. Trzykrotnie o tym czytamy od 11 rozdziału począwszy. In Vers 33 Kapitel 11, nachdem Lazarus gestorben war. W 11 rozdziale, w 33 wierszu czytamy o tym, gdy Łazarz zmarł. Steht in Vers 33, dass er tief im Geist erschüttert war. Czytamy w 33 wierszu, że Jezus do głębi wzruszył się. U nas brakuje tego określenia, do głębi. In Kapitel 12, Vers 27. W 12 rozdziale, w 27 wierszu sagt er, jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? W 27 wierszu teraz dusza moja jest wstrząśnięta, zatrwożona. Angesicht der Leiden des Kreuzes. Tak, w obliczu tych cierpień na krzyżu. Spricht er diesen Satz aus. On wypowiedział takie zdanie. In Kapitel 13, Vers 21. I 13 rozdział, 21 wiersz. Wenn er daran denkt, dass er von Judas verraten wird, gdy Pan pomyślał o tym, że będzie zdradzony przez Judasza, wurde er im Geist erschüttert. Znowu czytamy o tych, po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi. Und in dieser Situation sendet er Trost in das bange Herz seiner Jünger. I w takiej sytuacji on przesyła teraz pociechę do tych zatrwożonych serc jego uczniów. Warum waren die Jünger bestürzt? Dlaczego jego uczniowie byli zatrwożeni? Weil er von seinem Weggehen gesprochen hatte. Dlatego, że on do nich powiedział o jego odejściu od nich. Wir sehen das sehr deutlich in Kapitel 13. Nachdem Petrus gefragt hat in Vers 36, wohin gehst du? Potem, gdy Szymon Piotr zapytał, Panie, dokąd idziesz? Waren die Jünger traurig, dass sie allein gelassen würden? Uczniowie bardzo się zasmucili tym, że będą zostawieni sami sobie. Wir haben das noch einmal sehr klar in Kapitel 16, Vers 6. Kapitel 16, Vers 6, Johannes 16. Doch weil ich dies zu euch geredet habe, habt Traurigkeit euer Herz erfüllt. Czytamy również i w 16 rozdziale, w 6 wierszu, ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Und jetzt sagt der Herr zu ihnen, ihr müsst nicht traurig sein, wenn ich weggehe. A teraz Pan do nich mówi, wy nie musicie być smutni, gdy ja od was odchodzę. Ihr bekommt viel mehr, als wenn ich bei euch geblieben wäre. Wy otrzymacie coś o wiele więcej albo większego, gdy ja od was odejdę. Und was der Herr jetzt in diesen drei Versen sagt, i to, co Pan tutaj w tych trzech wierszach powiedział, ist spezielle christliche Wahrheit, to jest specjalna chrześcijańska prawda, die im Alten Testament nicht bekannt war. Prawda, która w Starym Testamencie nie była w ogóle znana. Auch für die Jünger völlig neu war.
i która dla tych uczniów też całkowicie była nową rzeczą. Das hätten sie nie erlebt, wenn der Heiland bei ihnen geblieben wäre. I czegoś takiego by oni nigdy nie przeżyli, gdyby Zbawiciel razem z nimi pozostał. Das ist ganz ähnlich wie in Johannes 20. Jest to bardzo podobne do tego, co oglądamy w Jana 20 rozdziale. Wo Maria den Herrn Jesus bei sich behalten will. Gdy czytamy o tym, jak to Maria chciała Pana Jezusa zachować przy sobie. Und der Herr zu ihr sagen muss, rühre mich nicht an. A Pan do niej musiał powiedzieć, nie dotykaj mnie. Bruder Kelly sagt, an dieser Stelle, das müsste besser übersetzt werden mit, halte mich nicht länger fest. Brat Kelly napisał, że lepiej by było, gdyby było tutaj to przetłumaczone, nie zatrzymuj mnie tutaj mocno w tym miejscu. Und dann sagt der Heiland dieser Maria, i wtedy ten Zbawiciel powiedział do Marii, wenn ich weggehe, jeśli ja odejdę, führe ich euch in neue Beziehungen ein, to ja was wszystkich wprowadzę w nowy związek, die viel höher sind als die, die ihr erwartet habt, który jest o wiele wznioślejszy niż to, czego żeście dotychczas oczekiwali. Ich mache euch zu Kindern und Söhnen meines Vaters. Ja uczynię was dziećmi i synami mojego Ojca. Und so ist es auch hier. I tak też tutaj oglądamy. Ich will die drei Verse jetzt etwas einteilen. Ja chciałbym te trzy wiersze podzielić. In Vers 1 haben wir die neue christliche Stellung. W wierszu pierwszym oglądamy te nowe chrześcijańskie stanowisko. Der Herr offenbart völlig neue Beziehungen. Pan objawia teraz całkowicie nowe związki. In Vers 2 haben wir die himmlische Berufung. W wierszu drugim oglądamy to niebiańskie powołanie. Unsere Heimat ist nicht hier. Nasza ojczyzna już tutaj nie jest na tej ziemi. Und in Vers 3 haben wir die Entrückung. A w wierszu trzecim mamy to pochwycenie, zabranie. Er kommt wieder. Że on przyjdzie znowu. Jetzt der Reihe nach die einzelnen Aussagen. I teraz po kolei zajmijmy się tymi poszczególnymi wypowiedziami. Die neue christliche Stellung ist die des Glaubens. Te nowe chrześcijańskie stanowisko to jest stanowisko wiary. Und nicht des Schauens. A nie oglądania. Der Herr sagt zu den Jüngern, ihr glaubt an Gott. Pan powiedział do uczniów, wy wierzycie w Boga. Das ist eine Feststellung. To jest po prostu stwierdzenie faktu. Sie haben an den Gott geglaubt, den sie nicht gesehen hatten, der im Himmel war. Oni wierzyli w tego Boga, którego nigdy nie widzieli, który jest w niebie. Und die zweite Aussage, glaubt auch an mich, ist eine Aufforderung. A druga wypowiedź, i we mnie wierzcie, to jest wezwanie skierowane do nas. Hatten die Jünger vorher nicht an ihn geglaubt? Czy uczniowie wcześniej w niego nie wierzyli? In diesem Sinne nicht. W tym sensie i znaczeniu tego słowa nie. Sie brauchten nicht an ihn zu glauben, weil er bei ihnen war, weil sie ihn gesehen haben. Przecież oni nie musieli w niego wierzyć, gdyż oni byli razem z nim i go oglądali. Er war noch kein Gegenstand des Glaubens geworden. On jeszcze nie stał się przecież tym przedmiotem ich wiary. Aber wenn er jetzt zurückgehen würde, ale gdy on teraz miał zamiar wrócić do Ojca, dann würde er für sie wie Gott ein Gegenstand des Glaubens werden. To wtedy on dla nich stanie się tak samo jak Bóg przedmiotem ich wiary. Das hat nichts zu tun mit Kapitel 1, Vers 12. To w ogóle nie ma nic powiązania z pierwszym rozdziałem i z 12 wierszem tego rozdziału. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Das hatten sie natürlich getan. Naturalnie oni w to, to uczynili. Und sie waren dadurch Kinder Gottes geworden. I tym samym stali się dziećmi Bożymi. Aber hier will er sie bekannt machen mit ihm, der in den Himmel zurückkehrt.
Ale tu w tych wierszach on chce ich zaznajomić z nim samym jako tym, który odchodzi od nich do nieba. Ich möchte mal anhand von zwei, drei anderen Bibelstellen zeigen, was das meint. Ja chciałbym na podstawie dwóch, trzech innych miejsc biblijnych pokazać, co Pan miał na myśli. Zunächst mal aus dem Epheserbrief. Najpierw spójrzmy do listu do Efezjan. Und zwar Kapitel 2. A mianowicie drugi rozdział. Vers 18. 18 wiersz. Efezjan 2:18. Durch ihn, durch Christus, haben wir beide den Zugang zu durch einen Geist zu dem Vater. Albowiem przez niego, przez Chrystusa, mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Dann Kapitel 3. Następnie trzeci rozdział. Vers 12. 12 wiersz. In welchem, das wieder Christus, wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. W którym, czyli też w Panu Jezusie, mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Und dann noch den ersten Johannesbrief. I jeszcze pierwszy list Jana. Kapitel 3, Vers 23. Trzeci rozdział, 23 wiersz, pierwszy list Jana 3:23. Und dies ist sein Gebot, das Gebot Gottes, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. A to jest przykazanie Jego, czyli przykazanie Boże, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego. Das heißt, an die völlige Offenbarung Gottes in seinem Sohn, an ihn, der jetzt zu seiner Rechten ist. A to oznacza, abyśmy wierzyli w tę pełnię objawienia Bożego w osobie Syna, w tym, który teraz jest po Jego prawicy. Das soll genügen, um diesen Glauben an den Verherrlichten jetzt etwas zu beleuchten. Te wiersze niech wystarczą, aby opisać tę wiarę w tego, który teraz jest uwielbiony. Außerdem ist dieser erste Vers. Poza tym ten pierwszy wiersz. Ein sehr deutlicher Beweis der Gottheit des Herrn Jesus. Jest dobitnym dowodem bóstwa Pana Jezusa. Luther hat einmal gesagt. Luther kiedyś powiedział. Dass diese Stelle uns sehr deutlich zeigt, dass der Herr Jesus der ewige Gott ist. Że to miejsce dobitnie nam pokazuje, że Pan Jezus jest tym odwiecznym Bogiem. Das ist schön zu sehen. Jest to naprawdę piękne, gdy się to zobaczy. Ich will versuchen, das etwas zu erklären. Spróbuję to troszeczkę teraz wyjaśnić. Wenn der Jesus sagt, glaubt an mich. Gdy Pan Jezus mówi, we mnie wierzcie, dann sagt er damit, ich bin Gott. To tym samym On do nich mówi, ja jestem Bogiem. Wieso? Dlaczego? Wenn ich euch jetzt sage, jeśli ja wam teraz bym powiedział, ihr könnt mir glauben, ich bin heute mit dem Flugzeug um 13:50 in Katowice gelandet. Gdybym wam powiedział, że możecie mi wierzyć, ja dzisiaj lądowałem w Katowicach o 13:50. Das darf ich sagen. Wolno mi to powiedzieć. Das könnt ihr mir glauben. I też wy możecie w to uwierzyć. A wisst ihr, was ich nicht sagen kann? Ale czy wiecie, co ja nie mogę wam powiedzieć? Glaubt an mich. Wierzcie we mnie. Das kann nur Gott sagen. Bo to może tylko powiedzieć Bóg. Kein Mensch kann sagen, glaubt an mich. Żaden człowiek nie może powiedzieć, wierzcie we mnie. Ihr könnt höchstens sagen, das könnt ihr mir glauben. Najwyżej możecie powiedzieć, że możemy tobie wierzyć w to, co poprzednio powiedziałeś. Merken wir diesen feinen Unterschied?
Czy my w tym, co powiedziałem, zauważamy tą delikatną różnicę? Und dann spricht in Vers 2 der Jesus von der neuen Berufung. A następnie w wierszu drugim Pan Jezus mówi o tym nowym powołaniu. Die Juden hatten zunächst eine irdische Berufung. Żydzi najpierw otrzymali to ziemskie powołanie. Sie hatten irdische Verheißungen. Oni byli posiadaczami tych ziemskich obietnic. Der Jude wird auch gesegnet mit den Segnungen auf der Erde. Żyd również też był odbiorcą błogosławieństw tutaj na tej ziemi. Ihre Hoffnung war ein Reich auf der Erde. Ich nadzieją było królestwo na tej ziemi. Aber jetzt sagt der Herr zu den Jüngern, die ja Juden waren. A teraz Pan do tych uczniów, którzy byli Żydami, powiedział: Ich will euch mehr geben. Ja chcę wam darować jeszcze coś więcej. In Hebräer 3, Vers 1 spricht er zu den Juden als zu Genossen der himmlischen Berufung. W Hebrajczyków w trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu, czytamy zwrot skierowany do Żydów jako tych uczestników tego niebiańskiego powołania. Paulus sagt in Epheser 1, Vers 3, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Erden. A Paweł napisał w liście do Efezjan w trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu, do uczestników tego niebiańskiego powołania. Und die Juden, die Jünger wussten, wovon der Jesus sprach. A ci Żydzi, ci uczniowie, oni dobrze wiedzieli, o czym Pan Jezus mówi. Er spricht von dem Haus seines Vaters. On mówi tutaj o domu swojego ojca. Und dort sagt er, sind viele Wohnungen. I tam mówi, że tam jest wiele mieszkań. In Johannes 2 hat er schon im Blick auf den Tempel gesagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. W związku z świątynią w Ewangelii Jana w drugim rozdziale Pan powiedział do Żydów: Wyście z domu ojca mojego uczynili jaskinię zbójców. Das war der irdische Tempel in Jerusalem. To chodziło o tą ziemską świątynię stojącą w Jerozolimie. Und auch dieser Tempel, das kann man in 1. Könige 6 nachlesen. I w tej świątyni, o tym można przeczytać w pierwszej księdze królewskiej w 6. rozdziale, hatte viele Wohnungen. Też było wiele mieszkań. Die Priester hatten ihre kleinen Wohnungen an dem Tempel so angebaut. Tam właśnie przy tej świątyni kapłani mieli wiele takich mieszkań, w których przebywali w czasie wykonywania, czy tam przebywania w czasie służby. Aber hier spricht er nicht von dem Tempel. Ale tu Pan nie mówi o świątyni. Hier spricht er von dem nicht geschaffenen ewigen Haus des Vaters. Tutaj mówi on o tym nigdy nie stworzonym, odwiecznym domu Ojca. Von dem ungeschaffenen Himmel. Tu jest mowa o tym niestworzonym niebie. Wo der Vater, tam gdzie przebywa Ojciec und der Sohn i Syn und der Heilige Geist i Duch Święty ewig gewohnt haben. I gdzie tam od wieczności mieszkali. Das können wir nicht begreifen. Czegoś takiego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, pojąć tego. Weil wir zeitliche Menschen sind, wir können noch nicht ewig denken. Dlatego, że jesteśmy tylko tymi doczesnymi ludźmi, nie jesteśmy w stanie pomyśleć o czymś, co jest wieczne. Wir sagen leider sehr oft, my niestety bardzo często mówimy: Das Vaterhaus. Dom ojcowski. Ist nicht ganz richtig. To nie jest całkowicie właściwe określenie. Der Jesus sagt nicht Vaterhaus. Pan Jezus nie powiedział dom ojcowski. Er sagt, es ist das Haus meines Vaters. Pan Jezus powiedział: Jest to dom ojca mego. Ich habe jahrelang falsch gedacht. I ja również przez długie lata błędnie myślałem. Warum heißt es Haus meines Vaters? Dlaczego jest tutaj napisane dom ojca mego? Ich habe immer gedacht, es heißt deshalb Vaterhaus. Ja zawsze myślałem, dlatego jest tu napisane dom ojcowski. Weil wir mal als Kinder des Vaters dort sein werden.
bo my jako dzieci Ojca będziemy kiedyś tam przebywać. Und genau das ist falsch. I właśnie dokładnie taka myśl jest błędną. Mal angenommen, przyjmijmy za hipotetyczną taką rzecz. Kein Mensch hätte je Buße getan. Niemand hätte geglaubt. Niemand. Nikt by nigdy nie pokutował na ziemi i nigdy nie uwierzył. Dann wäre nie ein Mensch im Haus des Vaters. Wtedy nigdy nie byłby ani jeden człowiek w domu Ojca. Und doch hat es das Haus seines Vaters ewig gegeben. A pomimo tego ten dom Ojca jego istniał wiecznie. Warum? Dlaczego? Weil der Jesus als Sohn ewig im Haus seines Vaters war. Dlatego, że Pan Jezus jako Syn od wieczności przebywał w domu swojego Ojca. Wunderbarer Ausdruck. Cudowne wyrażenie. Das Haus meines Vaters. Dom Ojca mego. Aber der Herr wollte dort nicht allein sein. Ale Pan nie chciał być tam osamotniony. Er wollte auch noch andere da haben. On chciał mieć też i tam innych. Und das sind wir. A takimi jesteśmy my. Und in diesem Haus, a w tym domu, sind viele Wohnungen. Jest wiele mieszkań. Das bedeutet zweierlei. A to oznacza dwie rzeczy. Erstens ist da Platz für alle. Po pierwsze, jest tam miejsce wystarczające dla wszystkich. Und zweitens bleibt die Individualität des Einzelnen ewig erhalten. Pozostaje dalej indywidualność każdego z nas po całą wieczność. Wir werden nicht zu Robotern. Nie staniemy się tam robotami. Peter, du bleibst der Peter Baron, auch im Haus des Vaters. Piotrze, ty zostaniesz Piotrem Baronem również w domu Ojca. Und ich bleib der Karl-Heinz Weber. A ja pozostanę dalej Karl-Heinzem Weberem. Das ist ein schöner Gedanke. Jest to piękna myśl. Auch im Haus seines Vaters wird jeder einzelne Gläubige seine persönlichen Beziehungen zu dem Vater haben. Również i w domu Ojca Jego każdy wierzący będzie miał swój osobisty związek z Ojcem. Wir haben gemeinsame Segnungen, ohne Zweifel. Bez wątpienia my mamy wspólne razem błogosławieństwa. Als die Braut, jako oblubienica, und auch der Leib Christi, jako ciało Chrystusowe. Aber wir haben auch persönliche Beziehungen. Ale również my posiadamy osobiste związki. Im Sendschreiben an Pergamus sagt der Herr zu dem Überwinder. W tym liście w objawieniu w trzecim rozdziale czytamy do Pergamonu Pan napisał. Kapitel 2 Vers 17 Offenbarung. Objawienia 2 rozdział 17 wiersz. Ich werde ihm einen weisen Stein geben, den niemand kennt, als nur der ihn empfängt. A ja dam mu kamień biały, którego nie zna nikt inny, jak tylko ten, który go otrzymuje. Das ist die ganz persönliche Beziehung jedes Einzelnen. To właśnie symbolizuje całkowicie osobisty związek każdego z nas osobiście z Nim, z Bogiem. Und außerdem ist der Raum für alle. A poza tym jest tam przestrzeń wystarczająca dla wszystkich. Wer wird dort sein im Haus des Vaters? A któż to tam będzie w tym domu Ojca? Natürlich nur die Kinder des Vaters. Naturalnie tylko dzieci Ojca. Und wer ist ein Kind des Vaters? A kto jest dzieckiem Ojca? Abraham? Abraham? Nein. Nie. Mose? Mojżesz? Nein. Nie. Johannes der Täufer? Jan Chrzciciel? Nein. Nie. Der eine Räuber auf dem Kreuz? Ten zbójca na krzyżu, der mit dem Herrn Jesus im Paradies war, ten, który był z Panem Jezusem w raju, nein. Nie. Erst ab Apostelgeschichte 2. Dopiero od czasu drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Nachdem Gott der Heilige Geist herniederkam auf die Erde,
Gdy Duch Święty, Bóg Duch Święty stąpił tutaj na tą ziemię, wohnt er in der Gesamtheit der Versammlung, i on zamieszkał we wszystkich w całości, jako ogóle w całym zgromadzeniu, und als ein Geist der Sohnschaft in dem einzelnen Gläubigen, indem wir rufen Abba Vater. I gdy zamieszkał jako ten duch synostwa w każdym z nas wierzących osobiście i w którym my możemy teraz zawołać Abba Ojcze. Also im Haus des Vaters werden alle die sein, die von dem Tag der Pfingsten bis zur Entrückung. A więc w domu Ojca będą przebywali wszyscy ci, którzy się nawrócili od dnia zesłania Ducha Świętego w dniu Zielonych Świątek, aż do momentu przyjścia i pochwycenia przez Pana wszystkich wierzących. An den Heiland geglaubt haben. Wszystkich tych, którzy uwierzyli za życia w Zbawiciela. Gläubige vor dieser Zeit. A wierzący wszyscy przed tym czasem. Gläubige nach dieser Zeit. I wierzący po tym czasie. Gehören nicht dazu. Nie należą do tego. Es sind also viele Wohnungen dort. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Wiele tam jest mieszkań, a gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Der Jesus hatte ihre Hoffnungen auf diese Zukunft genährt. Pan Jezus ich tutaj odżywia, posila ich nadzieją dotyczącą przyszłości. Und wenn er es ihnen jetzt nicht anders gesagt hätte, i gdyby on im tego nie powiedział w inny sposób, dann wäre er unaufrichtig gewesen. To by pozostał nieszczery. Man kann nicht Hoffnungen nähren, wenn man weiß, sie können gar nicht erfüllt werden. Bo nie możemy, nie wolno nam pobudzać nadziei, albo tak można by powiedzieć, dawać pożywkę nadziei, nie dając możliwości jej spełnienia. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt. I teraz przejdźmy do tego najwznioślejszego punktu. Und wenn ich hingehe, a jeśli ja odejdę, das würde ganz bald passieren, a przecież to się zdarzy bardzo szybko, und euch eine Stätte bereite, i wam przygotuję miejsce, zunächst mal nur bis dahin. Dotąd teraz przeczytajmy. Was meint dieser Satz, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? Co to zdanie ma nam powiedzieć? Idę, aby przygotować wam miejsce. Wovon spricht er jetzt? O czym teraz Pan mówi? Von seinem Kreuzestod? Czy on mówi teraz o swojej śmierci na krzyżu? Oder von seinem Hingehen in das Haus des Vaters? Albo czy on mówi o swoim pójściu do domu Ojca? Eindeutig. Jednoznacznie von dem letzteren, o tej drugiej rzeczy. Er spricht hier nicht von dem Kreuz. Nie mówi tutaj, nie wzmiankowuje i nie ma na myśli tutaj pójścia na krzyż. Er spricht von seinem Hingehen in das Haus seines Vaters. On mówi dobitnie o swoim odejściu do domu jego ojca. Von dort würde er wiederkommen. I stamtąd on z powrotem przyjdzie, um uns dahin zu holen, aby nas tam wprowadzić. Von dem Kreuz ist er nicht gekommen, um uns dahin zu holen. On nie przyszedł z krzyża, aby nas tam wprowadzić. Städte bereiten, das Vaterhaus zubereiten. To miejsce przygotować, ten dom Ojca przygotować dla nas. Und warum ist er noch nicht gekommen? A dlaczego on jeszcze dotychczas nie przyszedł? Ist er immer noch am Bereiten? Czy on dalej jeszcze jest zajęty przygotowywaniem? Natürlich nicht. Naturalnie nie. Wisst ihr, diese Stätte ist schon 2000 Jahre fertig. Wiecie co? To miejsce już jest 2000 lat gotowe. Wodurch hat er sie bereitet? Przez co on je przygotował? In dem Augenblick, wo der Jesus als Mensch zurückkehrte, in das Haus seines Vaters, wo er als Sohn ewig war, war die Stätte bereitet.
Od tego momentu, gdy on jako człowiek odszedł do domu ojcowskiego, to to miejsce było już przygotowane. Jetzt ist ein Mensch im Himmel. Teraz w niebie przebywa człowiek. Das war vorher nicht. Czegoś takiego wcześniej nie było. Und weil ein Mensch im Himmel ist, a ponieważ tam w niebie przebywa człowiek, können andere Menschen wie du und ich auch dort sein. To będą mogli inni ludzie, tacy jak ty i ja, tam też również przebywać. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, dann bleibt er nicht immer dort allein. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, to oznacza, że on tam nie pozostanie na wieki samotnie. Dann komme ich wieder. To czytamy, to przyjdę znowu. Wer kommt? Wer kommt? Kto przyjdzie? Er kommt. On przyjdzie. Kein anderer. Nikt inny. Wisst ihr, wenn Israel gesammelt wird, Matthäus 24, wiecie co, gdy Izrael zostanie zgromadzony, o czym czytamy w Mateusza 24 rozdziale, um in das tausendjährige Reich eingeführt zu werden, aby być wprowadzonym do tego tysiącletniego królestwa, dann sendet er seine Engel aus. To czytamy o tym, że on roześle swoich aniołów na całą ziemię. A wenn er die Braut zu sich holt, ale jeżeli ma on zabrać tą oblubienicę do siebie, dann kommt er selbst. To przyjdzie on osobiście. Ich weiß nicht, ob hier jemand verlobt ist im Moment. Nie wiem, czy wśród was teraz w tym momencie ktoś jest zaręczony. A wir waren ja auch mal verlobt, ja. Ale większość z nas też kiedyś była zaręczona. Angenommen, du bist als Braut jetzt ein halbes Jahr in Neuseeland gewesen. Przyjmijmy taki hipotetyczny przypadek, że ty jako oblubienica jesteś od pół roku w Nowej Zelandii. Und du schickst deinem Bräutigam eine E-Mail. Am Montag um 14 Uhr bin ich in Katowice am Flughafen. I posyłasz teraz swojemu oblubieńcowi e-maila, że w poniedziałek o 14 godzinie będę na lotnisku w Katowicach. Jetzt kommst du zurück. I ty teraz, i ona przychodzi, przyjeżdża z powrotem. Und wen erwartest du am Flughafen? Wen? I kogo ona oczekuje na tym lotnisku? Wen wünschst du, dass er dort steht? Kogo byś sobie ty życzył, czy życzyła, aby tam stanął? Dein Bräutigam, oder? Twojego oblubieńca, nieprawdaż? Jetzt stell dir vor, du kommst aus dem Flughafengebäude. Ale teraz sobie wyobraź, że ty teraz lądujesz i wychodzisz na halę tego lotniska. Und dann steht der Freund des Bräutigams dort. A tam stoi przyjaciel tego twojego oblubieńca. Wärst du nicht maßlos enttäuscht? Czy nie byłabyś, czy byłbyś ponad wszelką miarę tym zawiedziony? Ein solchen Bräutigam hätte ich nicht gewollt. Ja też bym nie chciał takiego oblubieńca. Das wird uns nicht passieren. Ale też i z pewnością nam by się to nie przytrafiło. Er, der sich selbst für uns hingegeben hat. A i w jego przypadku, dlatego, który samego siebie za nas wydał, der wird auch selbst kommen. Wiemy, że on osobiście przyjdzie po nas. Es kommt schon mal vor, dass ich, wenn ich auf Reisen bin, czasami zdarza się, że gdy jestem w podróży, dass sonntags mittags meine Frau mit dem Zug nachkommt an den Ort, wo ich eben bin. Że moja małżonka w tą niedzielę w południe przyjeżdża do tej miejscowości, w której ja akurat przebywam. Dann ist sie meinetwegen zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Bahnhof. I przyjmijmy, że ona teraz około godziny 14 ma znaleźć się na dworcu. Dann bieten die Brüder mir immer an. To bracia miejscowi zawsze mi to oferują. Und sagen, du kannst dich ein bisschen hinlegen, wir holen deine Frau am Bahnhof. Proszę, możesz tutaj się po zgromadzeniu położyć i odpocząć, a my odbierzemy na dworcu twoją małżonkę. Mach ich das oder mach ich das nicht? Jak myślicie, czy ja im pozwalam na to, czy nie? Was meint ihr? Jak myślicie? Die hol ich selbst? Nie, ja ją sam osobiście odbieram. Da lasse ich keinen anderen fahren. Nie pozwalam, aby ktoś w moim imieniu ją odbierał. Der Heiland kommt selbst. Tak, Zbawiciel też przyjdzie osobiście. So komme ich wieder. I tak my czytamy,
przyjdę znowu. Und werde euch zu mir nehmen. I wezwę was do siebie. In 1. Thessalonicher 5, Vers 10 steht. W pierwszym liście do Tesaloniczan 4, w wierszu 10 jest napisane. Dieser wunderbare Vers. Cudowny wiersz. 1. Thessalonicher 5, Vers 10. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 10 wiersz. Oh, ich habe die Modus aufgeschlagen, Entschuldigung. 1. Thessalonicher 5, Vers 10. Wir werden zusammen mit ihm leben. Pod koniec tego wiersza razem z nim będziemy żyli. A tu czytamy w 14 Jana i wezmę was do siebie. To jest właśnie niebo. Tam, gdzie jest Zbawiciel. Da gab es einen bösen Mann. Ein böser Mann. Był pewnego rodzaju zły człowiek. Wollte eine alte Schwester in die Irre führen. I chciał jedną ze starszych sióstr wyprowadzić na manowce. Die alte Schwester hatte von dem Himmel gesprochen. Ta stara siostra mówiła o niebie. Dann sagt dieser Mann, wo ist der Himmel? I ten człowiek powiedział do niej: ach, gdzież to niebo jest? Wtedy ona odpowiedziała: wo der Heiland ist. Tam, gdzie jest Zbawiciel. A ten zwodziciel powiedział: und wenn der Heiland in der Hölle ist, a jeśli Zbawiciel jest w piekle, da ist er nicht. To odpowiedziała: nie ma go tam. Da die Schwester gesagt, dann ist dort der Himmel. Nie, przepraszam. Wiadomo, że go tam nie ma, a ta siostra odpowiedziała: nawet gdyby był w piekle, to tam jest niebo. Bo tam, gdzie jest Zbawiciel, tam jest niebo. Auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Abyście tam byli, gdzie i ja jestem. Ihr Lieben, unsere Entschlafenen, die jetzt im Paradies sind. Tak, umiłowani wszyscy ci, którzy zasnęli, umiłowani nasi, którzy teraz są w raju, die sind noch nicht da. Oni jeszcze tam się nie znajdują. Wir auch noch nicht. My też jeszcze nie jesteśmy w tym domu. Aber wenn jetzt der Heiland käme, jetzt! A więc jeżeli by ten Zbawiciel przyszedł teraz, dann würden wir verwandelt werden. Wtedy my wszyscy będziemy przemienieni. Aber vorher noch. Ale vorher wcześniej werden die Entschlafenen auferweckt werden. Wszyscy, którzy wcześniej zasnęli w Panu, będą zmartwychwzbudzeni i przemienieni. Sie kommen hervor in einem Auferstehungsleib. Oni wyjdą mu naprzeciw w tych ciałach zmartwychwstałych. Und dann werden wir mit ihnen zusammen dem Herrn entgegengerückt werden in die Luft. A my razem z nimi będziemy tam na powietrze uniesieni naprzeciwko naszego Pana, alle Zeit bei dem Herrn zu sein. Aby już teraz po cały czas przebywać razem z Panem. Dann gehen wir direkt in das Haus des Vaters. I bezpośrednio wchodzimy do tego domu Ojca, nie wieder dort wegzugehen. Aby nigdy więcej stamtąd nie wyjść. Jetzt wollen wir uns noch am Ende die Stellen anschauen, wo der Jesus davon spricht, wo ich bin. Das ist schön, wo ich bin. A teraz na koniec przyjrzyjmy się tym miejscom, w których Pan Jezus mówi, gdzie ja jestem. Es gibt vier Stellen. Są cztery takie miejsca im Johannesevangelium. W Ewangelii Jana. Und die sprechen alle ausnahmslos von dem Haus seines Vaters. I one wszystkie bez wyjątku mówią o domu jego ojca. Kapitel 7 ist die erste. W siódmym rozdziale jest pierwsze takie miejsce. W
Vers 34. 34. Wiersz. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dahin könnt ihr nicht kommen. Szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Das sagte Herr Jesus zu den hohen Priestern und Pharisäern. To powiedział Pan Jezus do tych najwyższych kapłanów i faryzeuszy. Er sagt, in dem Zustand, in dem ihr seid, on im powiedział, w tym stanie, w którym wy jesteście, könnt ihr dahin nicht kommen, wo ich bin. Tam nie możecie przyjść, gdzie ja jestem. Diese Stellen zeigen, to te miejsce pokazuje nam, dass der Herr das Haus des Vaters nie verlassen hat. Że Pan nigdy nie opuścił miejsce domu Ojca swego. Der Sohn des Menschen, Johannes 3, der im Himmel ist. A ten Syn Człowieczy, który jest w niebie, Ewangelia Jana 3 rozdział. Die Beziehungen des Sohnes zu seinem Vater sind nie unterbrochen worden. Ten związek pomiędzy Synem a Ojcem nigdy nie został przerwany. Dann haben wir die zweite Stelle. I mamy jeszcze drugie miejsce. In Kapitel 12. W 12 rozdziale. Kapitel 12, Vers 26. 26. Wiersz. Wenn jemand mir dient, so folge er mir nach. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną. Das ist eine Aufforderung. Jest to wezwanie, die besagt, dass man ihm nicht dienen kann, wenn man ihm nicht nachfolgt. Które określa to, że nie można mu służyć, jeżeli się nie idzie za nim. Und dann kommt im zweiten Teil eine Belohnung. A w drugiej części tego wiersza oglądamy wynagrodzenie. Der Jesus sagt gleichsam, wenn du mir jetzt nachfolgst. Pan Jezus tym samym mówi, że jeżeli teraz mnie naśladujesz, dann werde ich dich damit belohnen, to ja ciebie w ten sposób wynagrodzę, dich dorthin zu bringen, że ja ciebie tam przyprowadzę, wo ich bin, gdzie ja jestem. Dann wird mein Diener da sein, wo ich ewig bin. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Tam, gdzie ja wiecznie jestem. Im Haus meines Vaters. W domu Ojca mego. Das meint die Stelle. To miejsce właśnie ma to na myśli. Dann kommen wir zu dritten, wo wir jetzt sind, in Johannes 14. I teraz możemy przejść do trzeciego miejsca w tym 14. właśnie rozdziale Ewangelii Jana. Die haben wir beleuchtet. To miejsce już żeśmy wyjaśniali. Dann kommen wir zu letzten. I teraz możemy przejść do ostatniego. Das ist Johannes 17. A jest ono zapisane w 17. rozdziale. Ist die bekannteste Stelle. Bardzo znane miejsce. Vers 24. Wiersz 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, wir sind dem Sohn vom Vater gegeben, my jesteśmy synowi podarowani przez Ojca. Und der Jesus drückt jetzt seinen Willen aus. A tu oglądamy, że Pan Jezus dobitnie wyraża swoją wolę. Der Jesus hat einen Willen. Pan Jezus ma swoją własną wolę. Gott hat einen Willen. Bóg ma swoją własną wolę. Und dieser Wille, der kann auch dem kann nicht widersprochen werden. I nikt nie może się sprzeciwić woli Bożej. Und der Sohn will. A ten właśnie Syn chce, dass wir bei ihm seien, wo er ist. Abyśmy my byli u Niego, czy przy Nim, tam, gdzie On jest. Und warum will der Herr, dass wir bei ihm sein? A dlaczego Pan chce, abyśmy z Nim byli? Damit wir seine Herrlichkeit anschauen. Abyśmy oglądali chwałę Jego, die Gott ihm gegeben hat, którą Bóg Jemu dał. Die werden wir nicht mit ihm teilen. Oczywiście tej chwały nie będziemy razem z Nim dzielili. Das ist die Herrlichkeit, die er als der ewige Sohn hatte.
Jest to chwała, którą on posiada jako ten odwieczny syn, um die er dann in Vers 5 als Mensch gebetet hat. Als Mensch hat er in Vers 5 um die Herrlichkeit gebeten, die er als Gott der Sohn ewig hatte. O którą to chwałę on jako człowiek w wierszu 5 prosił. Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Czytamy w tym 5 wierszu: a teraz ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie. Wir werden nicht in die Gottheit eingeführt. My nigdy nie będziemy wprowadzeni w ten bóstwo. Wir bleiben Menschen. My dalej pozostaniemy ludźmi. Aber wir werden den ewigen Strom der Liebe Gottes zu seinem Sohn sehen. Ale my będziemy oglądali ten wieczny strumień miłości Bożej do Jego Syna. Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Który mnie umiłował przed założeniem świata. Gott der Vater hat den Sohn geliebt, als er auf der Erde war. Bóg Ojciec umiłował Syna, gdy on był na tej ziemi. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen gefunden. I powiedział: ty jesteś moim synem umiłowanym, w którym znalazłem moje całe upodobanie. Und wenn er zurückgekehrt ist, a gdy on wrócił z powrotem do Ojca, dann fließt der Strom der Liebe des Vaters immer zu dem Sohn. To wtedy ten strumień tej miłości ojcowskiej dalej płynie na Syna. Und das werden wir anbetend betrachten. A my będziemy mogli to z uwielbieniem oglądać, podziwiać. Ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. A ja zamiast o samym sobie myśleć, chętnie bym się zanurzył w tym morzu miłości Bożej. Das steht uns gemeinsam bevor. To właśnie stoi przed nami jako nasz społeczny dział. Daran haben unsere Entschlafenen genauso Anteil wie wir, die wir jetzt noch leben. I w tym mają taki sam udział wszyscy ci, którzy przed nami zasnęli, jak my, którzy jeszcze żyjemy. Nur dürfen sie jetzt schon die Herrlichkeit des Herrn Jesus genießen. Ale oni mogą już teraz korzystać, cieszyć się tą chwałą Pana Jezusa. Während wir noch in den Wirren des Lebens stehen. Podczas gdy my jeszcze stoimy w tym zawirowaniu naszego życia. Ich erzähle zum Abschluss noch eine kleine Geschichte. A na zakończenie chciałbym wam opowiedzieć małą historię. Ein Fürst hatte einen Gärtner angestellt, der ihm den Garten sehr schön hegt und pflegt. Pewien książę zatrudnił ogrodnika, który miał mu pielęgnować jego własny ogród. Und der Gärtner war zuständig dafür, dass die Blumen blühten, dass der Garten ein sehr schönes Aussehen hatte. I oczywiście ogrodnik był w tym celu postawiony, aby ten ogród pięknie wyglądał, aby wszystkie kwiaty w swoim czasie pięknie zakwitły. Und eines Tages kam der Gärtner in den Garten. Pewnego dnia ten ogrodnik przyszedł do tego ogrodu und sieht, dass von vielen Blumen Stöcken jeweils die schönsten Blumen fehlten. I zauważył, że z wielu tych najpiękniejszych kwiatów te najpiękniejsze okazy znikły, brakowało ich. Er war sehr entrüstet. Był wstrząśnięty tym, was wird der Fürst sagen? Co by powiedział teraz książę. Und dann kam der Diener des Fürsten hinzu. I zdarzyło się, że sługa tego księcia podszedł do niego. Der Gärtner klagt sein Leid. A ogrodnik pożalił mu się z tego zdarzenia, które widzi. Und dann sagt der Diener des Fürsten. I wtedy ten sługa tego księcia powiedział do niego: der Fürst war heute Morgen im Garten und hat sie sich selbst abgeschnitten. Książę był dzisiaj z samego rana w ogrodzie i to on osobiście te kwiaty odcinał. Die Geschichte heißt eine Blume für den Meister.
A ta historia ma tytuł Kwiat dla mistrza. Wisst ihr, und so ist es auch, wenn ein Gläubiger heimgeht. I właśnie tak to jest, umiłowani, gdy jeden z wierzących odchodzi od nas. Da kommt der große Meister. Wtedy przychodzi ten wielki mistrz. Und nimmt sich die schöne Blume für sich. I on te piękne kwiaty zabiera dla siebie. Heute vielleicht eine schöne Blume. Dzisiaj może jeden z takich pięknych kwiatów. Und vielleicht die nächsten Tage noch eine schöne Blume. A może następnego dnia, w następnych dniach inny z pięknych kwiatów. Und die will dann unser großer Meister alleine für sich haben. I nasz wielki mistrz chciałby te piękne kwiaty mieć wyłącznie dla siebie samego. Bei sich in seinem Paradies. Ze sobą razem w raju. Bald kommt der Augenblick. Ale wkrótce nastanie ta chwila der großen Ernte. Tego wielkiego żniwowania. Dann nimmt er den Rest der Blumen. Wtedy on zabierze z ziemi pozostałą resztę wszystkich kwiatów. Auf einmal. Nagle. Und holt sie alle zu sich. I wszystkich wprowadzi do siebie. In das Haus seines Vaters. Do domu ojca jego. Die Christen haben eine herrliche Zukunft. Chrześcijanie mają wspaniałą przyszłość przed sobą. Ich möchte jetzt etwas sagen über das Haus des Vaters. Chciałbym teraz powiedzieć coś na temat domu ojca. Bitte Johannes 14. Przeczytajmy z Ewangelii Jana z 14 rozdziału. Die Verse 1 bis 3. Wiersze od 1 do 3. Jana 14 od 1 do 3. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. So herrlich das Paradies auch ist. Jakkolwiek ten raj jest tak wspaniały. Es ist nicht der Endzustand. To jednak on nie jest tym stanem końcowym. Es gibt noch mehr. Jest jeszcze coś wznioślejszego, lepszego. Und das ist das Haus des Vaters. A to im jest właśnie dom ojca. Bevor ich auf die gelesenen Verse eingehe, zanim będziemy rozważali te przeczytane wiersze, zuerst noch einen kurzen Nachtrag zur ersten Stunde. To jeszcze chciałbym kilka myśli powiedzieć co do pierwszej godziny. Und dann möchte ich noch einen Überblick geben über die Kapitel 13 bis 17. I następnie chciałbym streścić te rozdziały z Ewangelii Jana od 13 do 17. Es ist manchmal gesagt worden. Czasami mówiono, Paradies und Hades sind Zustände und keine Örtlichkeiten. Że raj i Hades to jest stan przebywania, a nie konkretne miejsce. Es ist wahr, dass es Zustände sind. Tak, to prawda, że to są stany, w których przebywają. Es ist aber auch wahr, dass es Örtlichkeiten sind. Ale również prawdą jest to, że to jest konkretne miejsce. Der reiche Mann sagt nämlich im Blick auf seine Brüder, bo ten bogacz powiedział mianowicie, gdy pomyślał o swoich braciach, er möchte nicht, dass sie auch kommen an diesen Ort der Qual. Nie chciałbym, aby oni przyszli na to miejsce cierpień. Es ist also auch eine Örtlichkeit getrennt von der Örtlichkeit des Paradieses. A więc jest to miejsce konkretne,
ale oddzielone od miejsca konkretnego, jakim jest raj. Und wenn es um das Haus des Vaters geht, ale jeśli chodzi o dom Ojca, ist es auch ein Zustand, to też jest stan przebywania, absolute Glückseligkeit, stan absolutnej szczęśliwości, aber es ist auch eine Örtlichkeit. Ale również jest to również i konkretne miejsce. Denn der Herr sagt, ich bereite euch eine Stätte. Dlatego, że Pan powiedział wyraźnie, idę przygotować wam miejsce. Und Stätte ist eine Örtlichkeit. A te określenie miejsce to jest konkretnie zobrazowane miejsce, rzecz konkretna, uchwytna. Und dann war es am Ende der vergangenen Stunde nicht meine Absicht. I pod koniec tej poprzedniej godziny nie było to moim zamiarem. Diskussionen über die Begriffe Hades und Hölle zu verursachen, aby wywołać dyskusję na temat tych pojęć Hades i piekło. Und ich schlage einfach vor, dass wir uns freuen über das Teil, das der Herr unseren lieben entschlafenen Angehörigen im Paradies jetzt gibt. Przeciwnie, ja raczej proponuję, abyśmy cieszyli się z tego miejsca, jakie Pan dał naszym umiłowanym, którzy zasnęli i przed nami odeszli. Und ich habe den Wunsch und die Bitte, dass es vielleicht auch den Angehörigen etwas Trost bringt, darüber nachzudenken. I moim zamiarem było, aby przynieść tym, którzy pogrążeni są w smutku, którzy są członkami rodziny tych, którzy odeszli. Nun, das 14. Kapitel in Johannes können wir nicht losgelöst betrachten von den übrigen Kapiteln 13 bis 17. A ten 14. rozdział Ewangelii Jana nie możemy rozważać tak wyodrębniony z tych pozostałych rozdziałów Ewangelii Jana, a szczególnie z tych rozdziałów od 13 do 17. Sie stehen in einem ganz engen Zusammenhang. Dlatego, że wszystkie te rozdziały są ściśle ze sobą powiązane. In Kapitel 14 geht es dem Herrn darum, dass wir die Gläubigen, die zurückbleiben, w tym 14. rozdziale Panu Jezusowi chodzi o to, że my wierzący, którzy pozostaniemy tutaj, Gemeinschaft mit ihm haben, der jetzt von der Erde in den Himmel geht. Będziemy mieli społeczność razem z nim, który teraz z tej ziemi odchodzi do nieba. Aber diese Gemeinschaft mit dem Herrn im Himmel, ale ta społeczność z naszym Panem w niebie, können wir nicht haben, nie będziemy mogli jej mieć, wenn wir es uns gestatten, in der Sünde zu leben. Jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby żyć w grzechu. Deshalb geht die Fußwaschung von Johannes 13, Kapitel 14 voraus. I to dlatego w tym poprzednim rozdziale przed 14, czyli 13, opisane jest umycie nóg uczniom. Auf dem Weg über diese Erde durch die Welt beflecken wir uns mit der Sünde. Das ist Kapitel 13. Tak, idąc drogą przez ten świat, my plamimy się grzechem i o tym właśnie mówi 13 rozdział. Und der Jesus wäscht jetzt unsere Füße. I to Pan Jezus teraz umywa nasze nogi. Indem er uns von den Verunreinigungen reinigt, on nas oczyszcza z tych zanieczyszczeń, damit wir mit den Personen der Gottheit in Kapitel 14 Gemeinschaft haben können. Abyśmy mogli mieć z tymi osobami boskimi opisanymi w 14. rozdziale społeczność. Und wenn wir diese Gemeinschaft haben, jeżeli mamy tą społeczność, gibt uns das Kraft zum Zeugnis für den Herrn, das ist Kapitel 15. To nam daje wtedy tej siły do składania świadectwa dla naszego Pana, o czym mówi 15. rozdział. Und wenn wir der Welt gegenüber, Kapitel 15, ein Zeugnis abgeben, jeżeli my teraz w stosunku do tego świata składamy świadectwo, o czym mówi 15. rozdział,
ruft das ihre Feindschaft hervor. Und das ist Kapitel 16. To wywołuje właśnie wrogość tego świata w stosunku do nas, o czym mówi 16 rozdział. Und dann kommen wir zum Höhepunkt von Kapitel 17. Ale do tego najwznioślejszego punktu dochodzimy, gdy popatrzymy na ten 17 rozdział. Wo der Herr uns dem Vater anbefiehlt, weil wir noch hier in dieser Welt sind. W tym rozdziale widzimy, że to Pan nas poleca Ojcu, dlatego że my jeszcze tutaj na tym świecie chodzimy. Dann wollen wir uns dem ersten Vers zuwenden in Kapitel 14. I dlatego zwróćmy uwagę teraz na pierwszy wiersz w tym 14 rozdziale. Der Herr sagt zu den Jüngern, euer Herz werde nicht bestürzt. Pan powiedział do swoich uczniów, niech nie trwoży się serce wasze. Habt ihr mal darüber nachgedacht, wann der Heiland das gesagt hat? Czy kiedyś nad tym żeście się już zastanawiali, w którym momencie Zbawiciel to powiedział? Wisst ihr, wann das war? Czy wiecie, kiedy to było? Das war am Donnerstagabend. To było w czwartek wieczorem. Und am Freitagmorgen um 9 Uhr wurde der Heiland gekreuzigt. A w piątek rano, o 9 rano, Zbawiciel został ukrzyżowany. Wenige Stunden vor seinem Kreuzestod. To było niewiele godzin przed jego śmiercią na krzyżu. Denkt er an wen? To wtedy on myślał o kim? Er denkt an uns. On myślał o nas. Wir haben in Deutschland ein Lied, das heißt. W Niemczech mamy taką pieśń, która brzmi: Vergasest deine Schmerzen. Zapominając twoje cierpienia i ból, trugst die nur auf dem Herzen. Niosłeś tylko nich na swoim sercu. Die du so unaussprechlich liebst. Tych, których tak niewypowiedzianie gorąco umiłowałeś. Das Herz des Herrn war doch selbst bestürzt. Przecież serce naszego Pana było tak bardzo wstrząśnięte do głębi. Wir lesen das dreimal ab Kapitel 11. Trzykrotnie o tym czytamy od 11 rozdziału począwszy. In Vers 33 Kapitel 11, nachdem Lazarus gestorben war. W 11 rozdziale w 33 wierszu czytamy o tym, gdy Łazarz zmarł. Steht in Vers 33, dass er tief im Geist erschüttert war. Czytamy w 33 wierszu, że Jezus do głębi wzruszył się. U nas brakuje tego określenia do głębi. In Kapitel 12 Vers 27. W 12 rozdziale, w 27 wierszu, sagt er, jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? W 27 wierszu, teraz dusza moja jest wstrząśnięta, jest zatrwożona. Angesicht der Leiden des Kreuzes. Tak, w obliczu tych cierpień na krzyżu. Spricht er diesen Satz aus. On wypowiedział takie zdanie. In Kapitel 13, Vers 21. I 13 rozdział, 21 wiersz. Wenn er daran denkt, dass er von Judas verraten wird, gdy Pan pomyślał o tym, że będzie zdradzony przez Judasza, wurde er im Geist erschüttert. Znowu czytamy o tych, po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi. Und in dieser Situation sendet er Trost in das bange Herz seiner Jünger. I w takiej sytuacji on przesyła teraz pociechę do tych zatrwożonych serc jego uczniów. Warum waren die Jünger bestürzt? Dlaczego jego uczniowie byli zatrwożeni? Weil er von seinem Weggehen gesprochen hatte. Dlatego, że on do nich powiedział o jego odejściu od nich. Wir sehen das sehr deutlich in Kapitel 13. Nachdem Petrus gefragt hat in Vers 36, wohin gehst du?
Po tym, gdy Szymon Piotr zapytał: Panie, dokąd idziesz? Waren die Jünger traurig, dass sie allein gelassen würden. Uczniowie bardzo się zasmucili tym, że będą zostawieni sami sobie. Wir haben das noch einmal sehr klar in Kapitel 16, Vers 6. Kapitel 16, Vers 6, Johannes 16. Doch weil ich dies zu euch geredet habe, habt Traurigkeit euer Herz erfüllt. Czytamy również i w 16 rozdziale, w 6 wierszu, ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Und jetzt sagt der Herr zu ihnen, ihr müsst nicht traurig sein, wenn ich weggehe. A teraz Pan do nich mówi, wy nie musicie być smutni, gdy ja od was odchodzę. Ihr bekommt viel mehr, als wenn ich bei euch geblieben wäre. Wy otrzymacie coś o wiele więcej albo większego, gdy ja od was odejdę. Und was der Herr jetzt in diesen drei Versen sagt, i to, co Pan tutaj w tych trzech wierszach powiedział, ist spezielle christliche Wahrheit, to jest specjalna chrześcijańska prawda, die im Alten Testament nicht bekannt war. Prawda, która w Starym Testamencie nie była w ogóle znana. Auch für die Jünger völlig neu war. I która dla tych uczniów też całkowicie była nową rzeczą. Das hätten sie nie erlebt, wenn der Heiland bei ihnen geblieben wäre. I czegoś takiego by oni nigdy nie przeżyli, gdyby Zbawiciel razem z nimi pozostał. Das ist ganz ähnlich wie in Johannes 20. Jest to bardzo podobne do tego, co oglądamy w Jana 20 rozdziale, wo Maria den Herrn Jesus bei sich behalten will. Gdy czytamy o tym, jak to Maria chciała Pana Jezusa zachować przy sobie. Und der Herr zu ihr sagen muss, rühre mich nicht an. A Pan do niej musiał powiedzieć, nie dotykaj mnie. Bruder Kelly sagt an dieser Stelle, das müsste besser übersetzt werden mit halte mich nicht länger fest. Brat Kelly napisał, że lepiej by było, gdyby było tutaj to przetłumaczone: nie zatrzymuj mnie tutaj mocno w tym miejscu. Und dann sagt der Heiland dieser Maria, i wtedy ten Zbawiciel powiedział do Marii: wenn ich weggehe, jeśli ja odejdę, führe ich euch in neue Beziehungen ein, to ja was wszystkich wprowadzę w nowy związek, die viel höher sind als die, die ihr erwartet habt, który jest o wiele wznioślejszy niż to, czego żeście dotychczas oczekiwali. Ich mache euch zu Kindern und Söhnen meines Vaters. Ja uczynię was dziećmi i synami mojego Ojca. Und so ist es auch hier. I tak też tutaj oglądamy. Ich will die drei Verse jetzt etwas einteilen. Ja chciałbym te trzy wiersze podzielić. In Vers 1 haben wir die neue christliche Stellung. W wierszu pierwszym oglądamy te nowe chrześcijańskie stanowisko. Der Herr offenbart völlig neue Beziehungen. Pan objawia teraz całkowicie nowe związki. In Vers 2 haben wir die himmlische Berufung. W wierszu drugim oglądamy to niebiańskie powołanie. Unsere Heimat ist nicht hier. Nasza ojczyzna już tutaj nie jest na tej ziemi. Und in Vers 3 haben wir die Entrückung. A w wierszu trzecim mamy to pochwycenie, zabranie. Er kommt wieder. Że on przyjdzie znowu. Jetzt der Reihe nach die einzelnen Aussagen. I teraz po kolei zajmijmy się tymi poszczególnymi wypowiedziami. Die neue christliche Stellung ist die des Glaubens. Te nowe chrześcijańskie stanowisko to jest stanowisko wiary. Und nicht des Schauens. A nie oglądania. Der Herr sagt zu den Jüngern, ihr glaubt an Gott. Pan powiedział do uczniów, wy wierzycie w Boga. Das ist eine Feststellung. To jest po prostu stwierdzenie faktu. Sie haben an den Gott geglaubt, den sie nicht gesehen hatten, der im Himmel war. Oni wierzyli w tego Boga, którego nigdy nie widzieli, który jest w niebie. Und die zweite Aussage, glaubt auch an mich, ist eine Aufforderung. A druga wypowiedź, i we mnie wierzcie,
To jest wezwanie skierowane do nas. Hatten die Jünger vorher nicht an ihn geglaubt? Czy uczniowie wcześniej w niego nie wierzyli? In diesem Sinne nicht. W tym sensie i znaczeniu tego słowa nie. Sie brauchten nicht an ihn zu glauben, weil bei ihnen war, weil sie ihn gesehen haben. Przecież oni nie musieli w niego wierzyć, gdyż oni byli razem z nim i go oglądali. Er war noch kein Gegenstand des Glaubens geworden. On jeszcze nie stał się przecież tym przedmiotem ich wiary. Aber wenn jetzt zurückgehen würde, ale gdy on teraz miał zamiar wrócić do Ojca, dann würde für sie wie Gott ein Gegenstand des Glaubens werden. To wtedy on dla nich stanie się tak samo jak Bóg przedmiotem ich wiary. Das hat nichts zu tun mit Kapitel 1 Vers 12. To w ogóle nie ma nic powiązania z pierwszym rozdziałem i z 12 wierszem tego rozdziału. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Das hatten sie natürlich getan. Naturalnie oni w to, to uczynili. Und sie waren dadurch Kinder Gottes geworden. I tym samym stali się dziećmi Bożymi. Aber hier will sie bekannt machen mit ihm, der in den Himmel zurückgeht. Ale tu w tych wierszach on chce ich zaznajomić z nim samym jako tym, który odchodzi od nich do nieba. Ich möchte mal anhand von zwei, drei anderen Bibelstellen zeigen, was das meint. Ja chciałbym na podstawie dwóch, trzech innych miejsc biblijnych pokazać, co Pan miał na myśli. Zunächst mal aus dem Epheserbrief. Najpierw spójrzmy do listu do Efezjan. Und zwar Kapitel 2. A mianowicie drugi rozdział. Vers 18. 18 wiersz. Efezjan 2:18. Durch ihn, durch Christus, haben wir beide den Zugang zu durch einen Geist zu dem Vater. Albowiem przez niego, przez Chrystusa, mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Dann Kapitel 3. Następnie trzeci rozdział. Vers 12. 12 wiersz. In welchem, das wieder Christus, wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. W którym, czyli też w Panu Jezusie, mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Und dann noch den ersten Johannesbrief. I jeszcze pierwszy list Jana. Kapitel 3, Vers 23. Trzeci rozdział, 23 wiersz, pierwszy list Jana 3:23. Und dies ist sein Gebot, das Gebot Gottes, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. A to jest przykazanie Jego, czyli przykazanie Boże, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego. Das heißt, an die völlige Offenbarung Gottes in seinem Sohn, an ihn, der jetzt zu seiner Rechten ist. A to oznacza, abyśmy wierzyli w tę pełnię objawienia Bożego w osobie Syna, w tym, który teraz jest po Jego prawicy. Das soll genügen, um diesen Glauben an den Verherrlichten jetzt etwas zu beleuchten. Te wiersze niech wystarczą, aby opisać tę wiarę w tego, który teraz jest uwielbiony. Außerdem ist dieser erste Vers, poza tym ten pierwszy wiersz, ein sehr deutlicher Beweis der Gottheit des Herrn Jesus. Jest dobitnym dowodem bóstwa Pana Jezusa. Luther hat einmal gesagt, Luther kiedyś powiedział, dass diese Stelle uns sehr deutlich zeigt, dass der Herr Jesus der ewige Gott ist. Że to miejsce dobitnie nam pokazuje, że Pan Jezus jest tym odwiecznym Bogiem. Das ist schön zu sehen. Jest to naprawdę piękne, gdy się to zobaczy.
Ich will versuchen, das etwas zu erklären. Spróbuję to troszeczkę teraz wyjaśnić. Wenn der Jesus sagt, glaubt an mich. Gdy Pan Jezus mówi, we mnie wierzcie. Dann sagt er damit, ich bin Gott. To tym samym on do nich mówi, ja jestem Bogiem. Wieso? Dlaczego? Wenn ich euch jetzt sage, jeśli ja wam teraz bym powiedział, ihr könnt mir glauben, ich bin heute mit dem Flugzeug um 13.50 Uhr in Katowice gelandet. Gdybym wam powiedział, że możecie mi wierzyć, ja dzisiaj lądowałem w Katowicach o 13.50. Das darf ich sagen. Wolno mi to powiedzieć. Das könnt ihr mir glauben. I też wy możecie w to uwierzyć. A wisst ihr, was ich nicht sagen kann? Ale czy wiecie, co ja nie mogę wam powiedzieć? Glaubt an mich. Wierzcie we mnie. Das kann nur Gott sagen. Bo to może tylko powiedzieć Bóg. Kein Mensch kann sagen, glaubt an mich. Żaden człowiek nie może powiedzieć, wierzcie we mnie. Ihr könnt höchstens sagen, das könnt ihr mir glauben. Najwyżej możecie powiedzieć, że możemy Tobie wierzyć w to, co poprzednio powiedziałeś. Merken wir diesen feinen Unterschied? Czy my w tym, co powiedziałem, zauważamy tą delikatną różnicę? Und dann spricht in Vers 2 der Jesus von der neuen Berufung. A następnie w wierszu drugim Pan Jezus mówi o tym nowym powołaniu. Die Juden hatten zunächst eine irdische Berufung. Żydzi najpierw otrzymali to ziemskie powołanie. Sie hatten irdische Verheißungen. Oni byli posiadaczami tych ziemskich obietnic. Der Jude wird auch gesegnet mit den Segnungen auf der Erde. Żyd również też był odbiorcą błogosławieństw tutaj na tej ziemi. Ihre Hoffnung war ein Reich auf der Erde. Ich nadzieją było królestwo na tej ziemi. Aber jetzt sagt der Herr zu den Jüngern, die ja Juden waren. A teraz Pan do tych uczniów, którzy byli Żydami, powiedział: Ich will euch mehr geben. Ja chcę wam darować jeszcze coś więcej. In Hebräer 3, Vers 1 spricht er zu den Juden als zu Genossen der himmlischen Berufung. W Hebrajczyków w trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy zwrot skierowany do Żydów jako tych uczestników tego niebiańskiego powołania. Paulus sagt in Epheser 1, Vers 3, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Erden. A Paweł napisał w liście do Efezjan w trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu, do uczestników tego niebiańskiego powołania. Und die Juden, die Jünger wussten, wovon der Jesus sprach. A ci Żydzi, ci uczniowie, oni dobrze wiedzieli, o czym Pan Jezus mówi. Er spricht von dem Haus seines Vaters. On mówi tutaj o domu swojego ojca. Und dort sagt er, sind viele Wohnungen. I tam mówi, że tam jest wiele mieszkań. In Johannes 2 hat er schon im Blick auf den Tempel gesagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. W związku z świątynią w Ewangelii Jana w drugim rozdziale Pan powiedział do Żydów: wyście z domu ojca mojego uczynili jaskinię zbójców. Das war der irdische Tempel in Jerusalem. To chodziło o tą ziemską świątynię stojącą w Jerozolimie. Und auch dieser Tempel, das kann man in 1. Könige 6 nachlesen. I w tej świątyni, o tym można przeczytać w pierwszej księdze królewskiej w 6. rozdziale. Hatte viele Wohnungen. Też było wiele mieszkań. Die Priester hatten ihre kleinen Wohnungen an dem Tempel so angebaut. Tam właśnie przy tej świątyni kapłani mieli wiele takich mieszkań, w których przebywali w czasie wykonywania czy tam przebywania w czasie służby. Aber hier spricht er nicht von dem Tempel. Ale tu Pan nie mówi o świątyni. Hier spricht er von dem nicht geschaffenen ewigen Haus des Vaters. Tutaj mówi on o tym nigdy nie stworzonym, odwiecznym domu Ojca. Von dem ungeschaffenen Himmel. Tu jest mowa o tym niestworzonym niebie. Wo der Vater, tam gdzie przebywa Ojciec und der Sohn i Syn
und der Heilige Geist i Duch Święty ewig gewohnt haben. I gdzie tam od wieczności mieszkali. Das können wir nicht begreifen. Czegoś takiego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, pojąć tego. Weil wir zeitliche Menschen sind, wir können noch nicht ewig denken. Dlatego, że jesteśmy tylko tymi doczesnymi ludźmi, nie jesteśmy w stanie pomyśleć o czymś, co jest wieczne. Wir sagen leider sehr oft, my niestety bardzo często mówimy, das Vaterhaus, dom ojcowski, ist nicht ganz richtig. To nie jest całkowicie właściwe określenie. Der Jesus sagt nicht Vaterhaus. Pan Jezus nie powiedział dom ojcowski. Er sagt, es ist das Haus meines Vaters. Pan Jezus powiedział, jest to dom ojca mego. Ich habe jahrelang falsch gedacht. I ja również przez długie lata błędnie myślałem. Warum heißt es Haus meines Vaters? Dlaczego jest tutaj napisane dom ojca mego? Ich habe immer gedacht, es heißt deshalb Vaterhaus. Ja zawsze myślałem, dlatego jest tu napisane dom ojcowski, weil wir mal als Kinder des Vaters dort sein werden. Bo my jako dzieci ojca będziemy kiedyś tam przebywać. Und genau das ist falsch. I właśnie dokładnie taka myśl jest błędną. Mal angenommen, przyjmijmy za hipotetyczną taką rzecz. Kein Mensch hätte je Buße getan. Niemand hätte geglaubt. Niemand. Nikt by nigdy nie pokutował na ziemi i nigdy nie uwierzył. Dann wäre nie ein Mensch im Haus des Vaters. Wtedy nigdy nie byłby ani jeden człowiek w domu ojca. Und doch hat es das Haus seines Vaters ewig gegeben. A pomimo tego ten dom ojca jego istniał wiecznie. Warum? Dlaczego? Weil der Jesus als Sohn ewig im Haus seines Vaters war. Dlatego, że Pan Jezus jako syn od wieczności przebywał w domu swojego ojca. Wunderbarer Ausdruck. Cudowne wyrażenie. Das Haus meines Vaters. Dom ojca mego. Aber der Herr wollte dort nicht allein sein. Ale Pan nie chciał być tam osamotniony. Er wollte auch noch andere da haben. On chciał mieć też i tam innych. Und das sind wir. A takimi jesteśmy my. Und in diesem Haus, a w tym domu, sind viele Wohnungen. Jest wiele mieszkań. Das bedeutet zweierlei. A to oznacza dwie rzeczy. Erstens ist da Platz für alle. Po pierwsze, jest tam miejsce wystarczające dla wszystkich. Und zweitens bleibt die Individualität des Einzelnen ewig erhalten. Pozostaje dalej indywidualność każdego z nas po całą wieczność. Wir werden nicht zu Robotern. Nie staniemy się tam robotami. Peter, du bleibst der Peter Baron, auch im Haus des Vaters. Piotrze, ty zostaniesz Piotrem Baronem również w domu ojca. Und ich bleib der Karl-Heinz Weber. A ja pozostanę dalej Karl-Heinzem Weberem. Das ist ein schöner Gedanke. Jest to piękna myśl. Auch im Haus seines Vaters wird jeder einzelne Gläubige seine persönlichen Beziehungen zu dem Vater haben. Również i w domu ojca jego każdy wierzący będzie miał swój osobisty związek z ojcem. Wir haben gemeinsame Segnungen, ohne Zweifel. Bez wątpienia my mamy wspólne razem błogosławieństwa. Als die Braut, jako oblubienica, und auch der Leib Christi, jako ciało Chrystusowe. Aber wir haben auch persönliche Beziehungen. Ale również my posiadamy osobiste związki. Im Sendschreiben an Pergamus sagt der Herr zu dem Überwinder. W tym liście w objawieniu w trzecim rozdziale czytamy do Pergamonu, Pan napisał.
Kapitel 2, Vers 17, Offenbarung. Objawienia 2, rozdział 17, wiersz. Ich werde ihm einen weißen Stein geben, den niemand kennt, als nur der ihn empfängt. A ja dam mu kamień biały, którego nie zna nikt inny, jak tylko ten, który go otrzymuje. Das ist die ganz persönliche Beziehung jedes Einzelnen. To właśnie symbolizuje całkowicie osobisty związek każdego z nas osobiście z Nim, z Bogiem. Und außerdem ist der Raum für alle. A poza tym jest tam przestrzeń wystarczająca dla wszystkich. Wer wird dort sein im Haus des Vaters? A któż to tam będzie w tym domu Ojca? Natürlich nur die Kinder des Vaters. Naturalnie tylko dzieci Ojca. Und wer ist ein Kind des Vaters? A kto jest dzieckiem Ojca? Abraham? Abraham? Nein. Nie. Mose? Mojżesz? Nein. Nie. Johannes der Täufer? Jan Chrzciciel? Nein. Nie. Der eine Räuber auf dem Kreuz? Ten zbójca na krzyżu? Der mit dem Herrn Jesus im Paradies war? Ten, który był z Panem Jezusem w raju? Nein. Nie. Erst ab Apostelgeschichte 2. Dopiero od czasu drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Nachdem Gott der Heilige Geist herniederkam auf die Erde. Gdy Duch Święty, Bóg Duch Święty stąpił tutaj na tą ziemię. Wohnt er in der Gesamtheit der Versammlung? I on zamieszkał we wszystkich w całości, jako ogóle w całym zgromadzeniu. Und als ein Geist der Sohnschaft in dem einzelnen Gläubigen, in dem wir rufen Abba Vater. I gdy zamieszkał jako ten duch synostwa w każdym z nas wierzących osobiście i w którym my możemy teraz zawołać Abba Ojcze. Also im Haus des Vaters werden alle die sein, die von dem Tag der Pfingsten bis zur Entrückung. A więc w domu Ojca będą przebywali wszyscy ci, którzy się nawrócili od dnia zesłania Ducha Świętego w Dniu Zielonych Świątek, aż do momentu przyjścia i pochwycenia przez Pana wszystkich wierzących. An den Heiland geglaubt haben. Wszystkich tych, którzy uwierzyli za życia w Zbawiciela. Gläubige vor dieser Zeit. A wierzący wszyscy przed tym czasem. Gläubige nach dieser Zeit. I wierzący po tym czasie. Gehören nicht dazu. Nie należą do tego. Es sind also viele Wohnungen dort. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Wiele tam jest mieszkań, a gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Der Jesus hatte ihre Hoffnungen auf diese Zukunft genährt. Pan Jezus ich tutaj odżywia, posila ich nadzieją dotyczącą przyszłości. Und wenn er es ihnen jetzt nicht anders gesagt hätte, i gdyby on im tego nie powiedział w inny sposób, dann wäre er unaufrichtig gewesen. To by pozostał nieszczery. Man kann nicht Hoffnungen nähren, wenn man weiß, sie können gar nicht erfüllt werden. Bo nie możemy, nie wolno nam pobudzać nadziei, albo tak można by powiedzieć, dawać pożywkę nadziei, nie dając możliwości jej spełnienia. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt. I teraz przejdźmy do tego najwznioślejszego punktu. Und wenn ich hingehe, a jeśli ja odejdę, das würde ganz bald passieren. A przecież to się zdarzy bardzo szybko. Und euch eine Stätte bereite. I wam przygotuję miejsce. Zunächst mal nur bis dahin. Dotąd teraz przeczytajmy. Was meint dieser Satz, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? Co to zdanie ma nam powiedzieć? Idę, aby przygotować wam miejsce. Wovon spricht er jetzt? O czym teraz Pan mówi? Von seinem Kreuzestod? Czy on mówi teraz o swojej śmierci na krzyżu? Oder von seinem Hingehen in das Haus des Vaters? Albo czy on mówi o swoim pójściu do domu Ojca? Eindeutig. Jednoznacznie. Von dem letzteren. O tej drugiej rzeczy. Er spricht hier nicht von dem Kreuz. Nie mówi tutaj, nie wzmiankowuje i nie ma na myśli tutaj pójścia na krzyż. Er spricht von seinem Hingehen
in das Haus seines Vaters. On mówi dobitnie o swoim odejściu do domu jego ojca. Von dort würde er wiederkommen. I stamtąd on z powrotem przyjdzie, um uns dahin zu holen. Aby nas tam wprowadzić. Von dem Kreuz ist er nicht gekommen, um uns dahin zu holen. On nie przyszedł z krzyża, aby nas tam wprowadzić. Städte bereiten, das Vaterhaus zubereiten. To miejsce przygotować, ten dom ojca przygotować dla nas. Und warum ist er noch nicht gekommen? A dlaczego on jeszcze dotychczas nie przyszedł? Ist er immer noch am bereiten? Czy on dalej jeszcze jest zajęty przygotowywaniem? Natürlich nicht. Naturalnie nie. Wisst ihr, diese Stätte ist schon 2000 Jahre fertig. Wiecie co? To miejsce już jest 2000 lat gotowe. Wodurch hat er sie bereitet? Przez co on je przygotował? In dem Augenblick, wo der Jesus als Mensch zurückkehrte in das Haus seines Vaters, wo er als Sohn ewig war, war die Stätte bereitet. Od tego momentu, gdy on jako człowiek odszedł do domu ojcowskiego, to to miejsce było już przygotowane. Jetzt ist ein Mensch im Himmel. Teraz w niebie przebywa człowiek. Das war vorher nicht. Czegoś takiego wcześniej nie było. Und weil ein Mensch im Himmel ist, a ponieważ tam w niebie przebywa człowiek, können andere Menschen wie du und ich auch dort sein. To będą mogli inni ludzie tacy jak ty i ja tam też również przebywać. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, dann bleibt er nicht immer dort allein. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, to oznacza, że on tam nie pozostanie na wieki samotnie. Dann komme ich wieder. To czytamy, to przyjdę znowu. Wer kommt? Wer kommt? Kto przyjdzie? Er kommt. On przyjdzie. Kein anderer. Nikt inny. Wisst ihr, wenn Israel gesammelt wird, Matthäus 24, wiecie co, gdy Izrael zostanie zgromadzony, o czym czytamy w Mateusza 24 rozdziale, um in das tausendjährige Reich eingeführt zu werden, aby być wprowadzonym do tego tysiącletniego królestwa, dann sendet er seine Engel aus. To czytamy o tym, że on roześle swoich aniołów na całą ziemię. A wenn er die Braut zu sich holt, ale jeżeli ma on zabrać tą oblubienicę do siebie, dann kommt er selbst. To przyjdzie on osobiście. Ich weiß nicht, ob hier jemand verlobt ist im Moment. Nie wiem, czy wśród was teraz w tym momencie ktoś jest zaręczony. A wir waren ja auch mal verlobt, ja. Ale większość z nas też kiedyś była zaręczona. Angenommen, du bist als Braut jetzt ein halbes Jahr in Neuseeland gewesen. Przyjmijmy taki hipotetyczny przypadek, że ty jako oblubienica jesteś od pół roku w Nowej Zelandii. Und du schickst deinem Bräutigam eine E-Mail. Am Montag um 14 Uhr bin ich in Katowice am Flughafen. I posyłasz teraz swojemu oblubieńcowi e-maila, że w poniedziałek o 14 godzinie będę na lotnisku w Katowicach. Und jetzt kommst du zurück. I ty teraz, i ona przychodzi, przyjeżdża z powrotem. Und wen erwartest du am Flughafen? Wen? I kogo ona oczekuje na tym lotnisku? Wen wünschst du, dass er dort steht? Kogo byś sobie ty życzył, czy życzyła, aby tam stanął? Dein Bräutigam, oder? Twojego oblubieńca, nieprawdaż? Jetzt stell dir vor, du kommst aus dem Flughafengebäude. Ale teraz sobie wyobraź, że ty teraz lądujesz i wychodzisz na halę tego lotniska. Und dann steht der Freund des Bräutigams dort. A tam stoi przyjaciel tego twojego oblubieńca. Wärst du nicht maßlos enttäuscht? Czy nie byłabyś, czy byłbyś ponad wszelką miarę tym zawiedziony? Ein solchen Bräutigam hätte ich nicht gewollt. Ja też bym nie chciał takiego oblubieńca. Das wird uns nicht passieren. Ale też i z pewnością nam by się to nie przytrafiło. Er, der sich selbst für uns hingegeben hat. A i w jego przypadku, dlatego, który samego siebie za nas wydał, der wird auch selbst kommen.
Wiemy, że on osobiście przyjdzie po nas. Es kommt schon mal vor, dass ich, wenn ich auf Reisen bin, czasami zdarza się, że gdy jestem w podróży, dass sonntags mittags meine Frau mit dem Zug nachkommt an den Ort, wo ich eben bin. Że moja małżonka w tą niedzielę w południe przyjeżdża do tej miejscowości, w której ja akurat przebywam. Dann ist sie meinetwegen zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Bahnhof. I przyjmijmy, że ona teraz około godziny 14 ma znaleźć się na dworcu. Dann bieten die Brüder mir immer an. To bracia miejscowi zawsze mi to oferują. Und sagen, du kannst dich ein bisschen hinlegen, wir holen deine Frau am Bahnhof. Proszę, możesz tutaj się po zgromadzeniu położyć i odpocząć, a my odbierzemy na dworcu twoją małżonkę. Mach ich das oder mach ich das nicht? Jak myślicie, czy ja im pozwalam na to, czy nie? Was meint ihr? Jak myślicie? Die hol ich selbst. Nie, ja ją sam osobiście odbieram. Da lass ich keinen anderen fahren. Nie pozwalam, aby ktoś w moim imieniu ją odbierał. Der Heiland kommt selbst. Tak, Zbawiciel też przyjdzie osobiście. So komme ich wieder. I tak my czytamy, przyjdę znowu. Und werde euch zu mir nehmen. I wezwę was do siebie. In 1. Thessalonicher 5, Vers 10 steht, w pierwszym liście do Tesaloniczan 4, w wierszu 10 jest napisane dieser wunderbare Vers, cudowny wiersz. 1. Thessalonicher 5, Vers 10. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 10 wiersz. Oh, ich habe die Modus aufgeschlagen, Entschuldigung. 1. Thessalonicher 5, Vers 10. Wir werden zusammen mit ihm leben. Pod koniec tego wiersza razem z nim będziemy żyli. Werde euch zu mir nehmen. A tu czytamy w 14 Jana i wezmę was do siebie. Das ist der Himmel. Das ist der Himmel. To jest właśnie niebo. Wo der Heiland ist. Tam, gdzie jest Zbawiciel. Da gab es einen bösen Mann. Ein böser Mann. Był pewnego rodzaju zły człowiek. Wollte eine alte Schwester in die Irre führen. I chciał jedną ze starszych sióstr wyprowadzić na manowce. Die alte Schwester hatte von dem Himmel gesprochen. Ta stara siostra mówiła o niebie. Dann sagt dieser Mann, wo ist der Himmel? I ten człowiek powiedział do niej, ach, gdzież to niebo jest? Wtedy ona odpowiedziała, wo der Heiland ist. Tam, gdzie jest Zbawiciel. Dann sagt dieser Irrlehrer, a ten zwodziciel powiedział, und wenn der Heiland in der Hölle ist, a jeśli Zbawiciel jest w piekle, da ist er nicht. To odpowiedziała, nie ma go tam. Dann die Schwester gesagt, dann ist dort der Himmel. Nie, przepraszam. Wiadomo, że go tam nie ma, a ta siostra odpowiedziała, nawet gdyby był w piekle, to tam jest niebo. Wo der Heiland ist, da ist der Himmel. Bo tam, gdzie jest Zbawiciel, tam jest niebo. Auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Abyście tam byli, gdzie i ja jestem. Ihr Lieben, unsere Entschlafenen, die jetzt im Paradies sind, tak, umiłowani wszyscy ci, którzy zasnęli, umiłowani nasi, którzy teraz są w raju, die sind noch nicht da. Oni jeszcze tam się nie znajdują. Wir auch noch nicht. My też jeszcze nie jesteśmy w tym domu. Aber wenn jetzt der Heiland käme, jetzt! A więc jeżeli by ten Zbawiciel przyszedł teraz, dann würden wir verwandelt werden. Wtedy my wszyscy będziemy przemienieni. Aber vorher noch. Ale vorher wcześniej werden die Entschlafenen auferweckt werden. Wszyscy, którzy wcześniej zasnęli w Panu, będą zmartwychwzbudzeni i przemienieni. Sie kommen hervor in einem Auferstehungsleib.
oni wyjdą mu naprzeciw w tych ciałach zmartwychwstałych. Dann werden wir mit ihnen zusammen dem Herrn entgegengerückt werden in die Luft. A my razem z nimi będziemy tam na powietrze uniesieni naprzeciwko naszego Pana. Um alle Zeit bei dem Herrn zu sein. Aby już teraz po cały czas przebywać razem z Panem. Dann gehen wir direkt in das Haus des Vaters. I bezpośrednio wchodzimy do tego domu Ojca. Um nie wieder dort wegzugehen. Aby nigdy więcej stamtąd nie wyjść. Jetzt wollen wir uns noch am Ende die Stellen anschauen, wo der Jesus davon spricht, wo ich bin. Das ist schön. Wo ich bin. A teraz na koniec przyjrzyjmy się tym miejscom, w których Pan Jezus mówi, gdzie ja jestem. Es gibt vier Stellen. Są cztery takie miejsca im Johannes Evangelium, w Ewangelii Jana, und die sprechen alle ausnahmslos von dem Haus seines Vaters. I one wszystkie bez wyjątku mówią o domu jego Ojca. Kapitel 7 ist die erste. W siódmym rozdziale jest pierwsze takie miejsce. Vers 34. 34. wiersz. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dahin könnt ihr nicht kommen. Szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Das sagte Herr Jesus zu den hohen Priestern und Pharisäern. To powiedział Pan Jezus do tych najwyższych kapłanów i faryzeuszy. Er sagt, in dem Zustand, in dem ihr seid, on im powiedział, w tym stanie, w którym wy jesteście, könnt ihr dahin nicht kommen, wo ich bin. Tam nie możecie przyjść, gdzie ja jestem. Diese Stellen zeigen, to te miejsce pokazuje nam, dass der Herr das Haus des Vaters nie verlassen hat. Że Pan nigdy nie opuścił miejsce domu Ojca swego. Der Sohn des Menschen, Johannes 3, der im Himmel ist. A ten Syn Człowieczy, który jest w niebie, Ewangelia Jana 3 rozdział. Die Beziehungen des Sohnes zu seinem Vater sind nie unterbrochen worden. Ten związek pomiędzy Synem a Ojcem nigdy nie został przerwany. Dann haben wir die zweite Stelle. I mamy jeszcze drugie miejsce. In Kapitel 12. W 12 rozdziale. Kapitel 12, Vers 26. 26 wiersz. Wenn jemand mir dient, so folge er mir nach. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną. Das ist eine Aufforderung. Jest to wezwanie, die besagt, dass man ihm nicht dienen kann, wenn man ihm nicht nachfolgt. Które określa to, że nie można mu służyć, jeżeli się nie idzie za nim. Und dann kommt im zweiten Teil eine Belohnung. A w drugiej części tego wiersza oglądamy wynagrodzenie. Der Jesus sagt gleichsam, wenn du mir jetzt nachfolgst. Pan Jezus tym samym mówi, że jeżeli teraz mnie naśladujesz, dann werde ich dich damit belohnen, to ja ciebie w ten sposób wynagrodzę, dich dorthin zu bringen, że ja ciebie tam przyprowadzę, wo ich bin, gdzie ja jestem. Dann wird mein Diener da sein, wo ich ewig bin. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Tam, gdzie ja wiecznie jestem. Im Haus meines Vaters. W domu Ojca mego. Das meint die Stelle. To miejsce właśnie ma to na myśli. Dann kommen wir zu dritten, wo wir jetzt sind, in Johannes 14. I teraz możemy przejść do trzeciego miejsca, w tym 14 właśnie rozdziale Ewangelii Jana. Die haben wir beleuchtet. To miejsce już żeśmy wyjaśniali. Dann kommen wir zu letzten. I teraz możemy przejść do ostatniego. Das ist Johannes 17. A jest ono zapisane w 17 rozdziale. Ist die bekannteste Stelle. Bardzo znane miejsce. Vers 24. Wiersz 24. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś,
Wir sind dem Sohn vom Vater gegeben. My jesteśmy synowi podarowani przez Ojca. Und der Jesus drückt jetzt seinen Willen aus. A tu oglądamy, że Pan Jezus dobitnie wyraża swoją wolę. Der Jesus hat einen Willen. Pan Jezus ma swoją własną wolę. Gott hat einen Willen. Bóg ma swoją własną wolę. Und dieser Wille, der kann auch dem kann nicht widersprochen werden. I nikt nie może się sprzeciwić woli Bożej. Und der Sohn will. A ten właśnie Syn chce, dass wir bei ihm seien, wo er ist. Abyśmy my byli u Niego, czy przy Nim, tam, gdzie On jest. Und warum will der Herr, dass wir bei ihm sein? A dlaczego Pan chce, abyśmy z Nim byli? Damit wir seine Herrlichkeit anschauen. Abyśmy oglądali chwałę Jego, die Gott ihm gegeben hat, którą Bóg Jemu dał. Die werden wir nicht mit ihm teilen. Oczywiście tej chwały nie będziemy razem z Nim dzielili. Das ist die Herrlichkeit, die er als der ewige Sohn hatte. Jest to chwała, którą On posiada jako ten odwieczny Syn. Um die er dann in Vers 5 als Mensch gebetet hat. Als Mensch hat er in Vers 5 um die Herrlichkeit gebeten, die er als Gott der Sohn ewig hatte. O którą to chwałę On jako człowiek w wierszu 5 prosił. Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Czytamy w tym 5 wierszu: a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie. Wir werden nicht in die Gottheit eingeführt. My nigdy nie będziemy wprowadzeni w ten bóstwo. Wir bleiben Menschen. My dalej pozostaniemy ludźmi. Aber wir werden den ewigen Strom der Liebe Gottes zu seinem Sohn sehen. Ale my będziemy oglądali ten wieczny strumień miłości Bożej do Jego Syna. Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Który mnie umiłował przed założeniem świata. Gott der Vater hat den Sohn geliebt, als er auf der Erde war. Bóg Ojciec umiłował Syna, gdy On był na tej ziemi. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen gefunden. I powiedział: Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w którym znalazłem moje całe upodobanie. Und wenn er zurückgekehrt ist, a gdy On wrócił z powrotem do Ojca, dann fließt der Strom der Liebe des Vaters immer zu dem Sohn. To wtedy ten strumień tej miłości ojcowskiej dalej płynie na Syna. Und das werden wir anbetend betrachten. A my będziemy mogli to z uwielbieniem oglądać, podziwiać. Ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. A ja zamiast o samym sobie myśleć, chętnie bym się zanurzył w tym morzu miłości Bożej. Das steht uns gemeinsam bevor. To właśnie stoi przed nami jako nasz społeczny dział. Daran haben unsere Entschlafenen genauso Anteil wie wir, die wir jetzt noch leben. I w tym mają taki sam udział wszyscy ci, którzy przed nami zasnęli, jak my, którzy jeszcze żyjemy. Nur dürfen sie jetzt schon die Herrlichkeit des Herrn Jesus genießen. Ale oni mogą już teraz korzystać, cieszyć się tą chwałą Pana Jezusa. Während wir noch in den Wirren des Lebens stehen. Podczas gdy my jeszcze stoimy w tym zawirowaniu naszego życia. Ich erzähle zum Abschluss noch eine kleine Geschichte. A na zakończenie chciałbym wam opowiedzieć małą historię. Ein Fürst hatte einen Gärtner angestellt, der ihm den Garten sehr schön hegt und pflegt. Pewien książę zatrudnił ogrodnika, który miał mu pielęgnować jego własny ogród. Und der Gärtner war zuständig dafür, dass die Blumen blühten, dass der Garten ein sehr schönes Aussehen hatte. I oczywiście ogrodnik był w tym celu postawiony, aby ten ogród pięknie wyglądał, aby wszystkie kwiaty w swoim czasie pięknie zakwitły. Und eines Tages kam der Gärtner in den Garten.
Pewnego dnia ten ogrodnik przyszedł do tego ogrodu und sieht, dass von vielen Blumen Stöcken jeweils die schönsten Blumen fehlten. I zauważył, że z wielu tych najpiękniejszych kwiatów te najpiękniejsze okazy znikły, brakowało ich. Er war sehr entrüstet. Był wstrząśnięty tym, was wird der Fürst sagen? Co by powiedział teraz książę. Und dann kam der Diener des Fürsten hinzu. I ten, zdarzyło się, że sługa tego księcia podszedł do niego. Der Gärtner klagt sein Leid. A ogrodnik pożalił mu się z tego zdarzenia, które widzi. Und dann sagt der Diener des Fürsten. I wtedy ten sługa tego księcia powiedział do niego: Der Fürst war heute Morgen im Garten und hat sie sich selbst abgeschnitten. Książę był dzisiaj z samego rana w ogrodzie i to on osobiście te kwiaty odcinał. Die Geschichte heißt eine Blume für den Meister. A ta historia ma tytuł Kwiat dla mistrza. Wisst ihr, und so ist es auch, wenn ein Gläubiger heimgeht. I właśnie tak to jest, umiłowani, gdy jeden z wierzących odchodzi od nas. Da kommt der große Meister. Wtedy przychodzi ten wielki mistrz. Und nimmt sich die schöne Blume für sich. I on te piękne kwiaty zabiera dla siebie. Heute vielleicht eine schöne Blume. Dzisiaj może jeden z takich pięknych kwiatów. Und vielleicht die nächsten Tage noch eine schöne Blume. A może następnego dnia, w następnych dniach inny z pięknych kwiatów. Und die will dann unser großer Meister alleine für sich haben. I nasz wielki mistrz chciałby te piękne kwiaty mieć wyłącznie dla siebie samego. Bei sich in seinem Paradies. Ze sobą razem w raju. Bald kommt der Augenblick, der, ale wkrótce nastanie ta chwila der großen Ernte. Tego wielkiego żniwowania. Dann nimmt er den Rest der Blumen. Wtedy on zabierze z ziemi pozostałą resztę wszystkich kwiatów. Auf einmal. Nagle. Und holt sie alle zu sich. I wszystkich wprowadzi do siebie. In das Haus seines Vaters. Do domu ojca jego. Die Christen haben eine herrliche Zukunft. Chrześcijanie mają wspaniałą przyszłość przed sobą.